Witam Państwa serdecznie w kuchni Mamy Oli. Dzisiaj będziemy robić śledzie. Śledzie w śmietanie, słodko-kwaśne, przepyszne, smaczne do każdego śniadania, szczególnie świątecznego, dla gości, jak Państwo sobie życzą. Składniki. Przede wszystkim śledzie. Najlepsze są do tego w gatunku Matthias, w oleju. Dwa jabłka, tutaj jest prawie kilogram śledzia, dwa jabłka, jedna cebula, ważne jest proporcje, że to jest 2:1. Będziemy potrzebować odrobinę cukru, soli, pieprzu i cytryny. I oczywiście mamy kwaśną śmietanę w ilości około 0,5 litra, jako nasz główny składnik łączący. Zaczynamy od śledzi, płuczemy je w zimnej wodzie, aby były... Ten olej był całkowicie... Nasze płaty śledziowe są umyte, osączone i kroimy je na kawałki około 2 cm wielkości, aby były gotowe tak na jeden kęs do jedzenia. Będę teraz kroić cebulę na drobno i żeby nie płakać, będę w tym czasie też rzuć kawałek chleba. Mamy cebulkę już pokrojoną. Na drobno możemy ją wsypać do miski. I to samo będziemy kroić jabłuszko, tak samo drobną kosteczkę. Mamy już mieszankę cebuli z jabłkiem. Dodajemy kwaśną śmietanę, aby utworzył nam się taki sos. Odrobinę cytryny, z niecałą łyżeczkę cukru do smaku, odrobinę soli i pieprzu. Wszystko wymieszamy i oczywiście nasza kolejna zasada, która zawsze powinna w kuchni przewodzić, koniec języka za przewodnika, czyli po wymieszaniu próbujemy, czy dany smak nam odpowiada, czy potrzebujemy troszeczkę odrobinę soli dodać, a może troszeczkę więcej cukru, czy cytryny. Po prostu trzeba spróbować. Każdy ma troszeczkę inny smak, więc najlepiej jak to każdy do siebie, do swojego smaku dostosuje. Spróbujemy jeszcze raz. To właśnie jest to, o co nam chodziło. Możemy teraz dodać śledzie. I wszystko wymieszać. Wymieszane śledziki przeokładamy do czystej salaterki, aby wyglądało tam apetycznie. Dekorujemy natką, która nam ożywi po prostu całość. I takie są gotowe do spożycia. Smacznego!